Aleksandra Zebrowska dementuje doniesienia mediów i mówi, naprawdę miała lat, kiedy poznała Michala, foto. Aleksandra i Michal Zebrowscy od lat tworzą jedna z bardziej rozpoznawalnych i lubianych par w rodzimym showbiznesie. Duży wpływ na taki stan rzeczy mają prowadzone przez nich profile w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje swoje życie rodzinne. Zebrowska znana jest w sieci jako osoba ceniaca sobie szeroko pojęty naturalizm. Celebrytka wielokrotnie udowodniła już, że ma bardzo liberalne podejście do nagości. A pokazywanie tych najbardziej realistycznych obrazów życia nie stanowi dla niej żadnego problemu. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Otwartość Oli nie ogranicza się jednak wyłącznie do pokazywania jej sposobów na udane macierzyństwo. Z okazji walentynek postanowiła zdradzić internautom prawdę na temat poznania swojego obecnego męża. Starszego od niej o 15 lat Michala Zebrowskiego. Zdementowała przy tym doniesienia niektórych mediów, które twierdziły, że gdy po raz pierwszy spotkała aktora, miała zaledwie 5 lat. W relacji na Instagramie Zebrowska przyznała, że swojego męża poznała aż 2 razy. Ale za każdym z tych razów była jednak nieco starsza. Poznaliśmy się dopiero, kiedy miałem 18 lat, a Michal 33, a poznaliśmy się, kiedy ja miałem 21. A Michal 36 pisała celebrytka, po czym dodaje serię zdjęć z wówczas 20-letnim aktorem. Wyznala, czasami żaluje, że nie znaliśmy się wtedy. Ola dodała też swoje fotki z okresu dziecięcego, a z jednego z nich celebrytka wyciela nawet swoją twarz, która wkleiła do kadru z młodym i przystojnym Zebrowskim. Pamiętacie jeszcze, jak wzdychało do niego pół kraju?